No cóż, to byłby już nasz numer szósty, o ile pamiętam. I dzisiejszy filmik będzie absolutnie stuprocentowo nudny, dlatego że w ogóle bez żadnego przygotowania, całkiem na rympał, będę próbował napisać program, który realizuje następujące zadanie. Otóż chodzi o wypisanie tablicy kwadratowej po kolei rzędami, czy wierszami właściwie, ale uwaga, zygzakiem, czyli najpierw normalnie od lewa do prawa, potem z powrotem od prawa do lewa i od lewa do prawa i od prawa do lewa. Ponieważ absolutnie bez przygotowania, więc film będzie trwał pewnie 10 godzin, zanim wymyślę, jak to zrobić. Oczywiście musimy mieć tablicę wielkości przykładowo pięć na pięć. Dobrze, i mamy tablicę o rozmiarze N. Dobrze. Zastanówmy się, sprawdźmy, czy działa. Oczywiście działa. Zastanówmy się, jak ją wypełnić zygzakiem, tak to nazwijmy, czyli SM Floresem. To byłby normalny przypadek, tak, czyli wypełniamy ją. Wypełnialibyśmy ją normalnie, to znaczy od A do B, do C, do D i tak dalej. No, nazwijmy go Z po prostu, tak? I no dobrze, powiedzmy, że Z. W ogóle nic nie pokazuje, no bo jak ma pokazywać, jeżeli w ogóle nic się nie rysuje, tak? Więc wypełniliśmy tablicę, no i niestety musimy ją pokazać. Więc chcemy ją pokazać. O, ta funkcja rysuje nam tablicę. I mamy sobie licznik, sobie zerujemy, żeby, bo mamy losowe zupełnie wartości. O, no i dobrze byłoby może zrobić tabulatory, tak, żeby też jakoś ta nasza funkcja w miarę wyglądała. Dobrze, i teraz mamy napisać ją z powrotem. Więc oczywiście musimy się zastanowić, co chcemy zrobić. Dla każdego i... No dobrze, skombinujmy coś takiego. Teraz będzie podejście, dwa podejścia będziemy robili, bo nie wiem, które z nich będzie właściwe. Jeśli
podzielone, znaczy jakby jeszcze dzielenie z i jest parzyste, czyli jeśli jest 0, jeśli zobaczmy, co tu mamy. Czyli tak, dla każdego i, no bo poruszamy się w dół cały czas, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Jeżeli i będzie podzielne przez 2, czyli będzie liczbą parzystą, czyli 0, 2 i 0, 2, bo ostatni indeks tablicy będzie równy 3. Jeżeli 0, 2, to dla każdego j równego 0 wypisz z. Z będzie się zwiększać. Tymczasem, jeśli to dla każdego j dla j równego 1, jak my tam robiliśmy przy tej tablicy? Robiliśmy tak, że teraz musimy mieć n minus 1, n minus 2, n minus 3. Czyli teoretycznie możemy sobie zaproponować n minus 1 minus j, bo j będzie na razie 0, ale jak będzie 1, to tu już będziemy mieli minus 2. Zobaczmy, czy zadziała w ogóle. Nie zadziała, bo oczywiście musimy zrobić tu na końcu jakiś nawias. Który nawias musimy zrobić? Zaraz. Tu musimy zrobić nawias. O, proszę bardzo. I w tej chwili powinno zadziałać. To jest ten nawias, to jest ten nawias. To jest ten nawias. Nawiasy nam się powinny zgadzać. I chcemy wypisać. Dzisiaj nie korzystam z funkcji. A chcę wypisać tablicę. Tu ją wypisuję. Dobra. Uwaga, próbujemy robić. Zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście, 24. A zatem nasz króciutki filmik, który miał wypisywać tablicę zygzakiem, pokazuje, że da się to zrobić. Podsumowując, najpierw sobie rozmiar tablicy, no, zróbmy nawet 10, tak? Zobaczmy, jak zadziała dla 10. Działa dokładnie tak samo, od 0 do 10, 19, 20, 29, 30 i 90. Czyli nasz program działa. Krótko, tu deklarujemy sobie stałą. Stała jest wielkością tablicy kwadratowej. Tu sobie deklarujemy, definiujemy, deklarujemy, definiujemy tablicę o rozmiarze n. Przy okazji bierzemy sobie zmienną, która będzie sobie nam naliczać kolejne liczby rzeczywiste, całkowite, właściwie wszystko jedno. No i oczywiście sprawdzamy, jeżeli jest parzysta, to lecimy w jedną stronę, a jeżeli jest nieparzysta, czyli nie dzieli się przez 2, to lecimy w drugą i oczywiście wypisujemy tablicę. I to właściwie byłoby na tyle w tym krótkim kawałku.